proszę Państwa, na arenę wychodzi ikona hardkoru, Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling i World Wrestling Entertainment, Mick Foley. Mick Foley, kiedyś przez wiele miesięcy na pierwszym miejscu bestsellerów związanych z wrestlingiem, a teraz przemówi do swojej publiczności. You know, zazwyczaj mało mnie obchodzi to, co mówi Jonathan Coachman. The words of Jonathan Coachman do very little to interest me. Dzisiaj byłoby identycznie do chwili, kiedy usłyszałem, jak coach wspomina coś o otwartej walce o mistrzostwo WWE. Championship match. Nagle dotarło do mnie, że jestem przecież byłym mistrzem WWE. Trzykrotnym mistrzem WWE. I po tym jak Vince McMahon kilka miesięcy temu ponownie mnie zatrudnił, wydaje mi się, że jestem pełnoprawnym członkiem grupy Raw. Zakładając, że jakoś przetrwam draft i wciąż będę na Raw, chciałbym oficjalnie ogłosić, że wezmę udział w otwartej walce o mistrzostwo WWE. WWE Championship Match! Za dwa tygodnie na Vengeance. Now! Mówiąc o gali Vengeance, chcę wspomnieć o człowieku, który uwielbia się mścić. Jest nim pan Vince McMahon. Mr. Vince McMahon. The truth is, Vince. Miał on wpływ na życie wszystkich osób w tej hali, każdego wrestlera na zapleczu oraz wszystkich widzów oglądających WWE w domu. Vince ma możliwość zrobienia bardzo dużo dobrego na świecie, ale nasuwa się pytanie, czy wypełnił swoje dzieło? Odpowiedź brzmi... Nie bądźcie tacy krytyczni. W pewnym sensie zrobił swoje. Okazjonalnie Vince otwierał swoją szczelnie zamkniętą książeczkę czekową i zasilał instytucje charytatywne. To bez żadnych wątpliwości wielki patriot. A pieniądze i władzę... Ale prawda jest taka, że Vince to również arogant oraz skrajny egomaniak, któremu przyjemność sprawia poniżanie i manipulowanie ludźmi dla własnych korzyści. Człowiek, który posunął się do tego, by dodać sobie otuchy poprzez pocałowanie go przez dorosłego człowieka w siedzenie. Sam wiem o tym najlepiej. Minęło trochę czasu, zanim się z tym uporałem. Zgadza się, Vince ma władzę i pieniądze, ale czy ma jakichś prawdziwych przyjaciół? Ciekawe, co myślą na ten temat nasi widzowie przed telewizorami. Oraz wszyscy zgromadzeni tutaj w Wilkes-Barre w Pensylwanii. Czy Vince McMahon ma prawdziwych przyjaciół? Jesteś jego przyjacielem? A może ty? Bardzo wiele osób poproszono o udział w wieczorze wdzięczności dla pana McMahona. Są nimi między innymi... Hulk Hogan, Triple H, Eric Bischoff, The Rock, prezes NBC Sports, Dick Ebersol. Heartbreak Kid, Shawn Michaels,
Moje nieoficjalne piąte dziecko, Trish Stratus. I nawet Ted Turner. Wszystkich poproszono o udział i każda z tych osób odrzuciła ofertę. Uznali, że Vince McMahon nie jest wart ich cennego czasu. Nie są za nic wdzięczni panu McMahonowi i pytanie brzmi, czy ktoś z was jest mu wdzięczny? Sam bym tego lepiej nie ujął. Vince, miłego dnia. Have a nice day. Have a nice day. To właśnie był tytuł książki, którą napisał Mick Foley, która przez wiele, wiele miesięcy była bestsellerem.